S1 do rozbudowy. W Sosnowieckim Urzędzie Miasta podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej drogi ekspresowej S1 w Sosnowcu. Oczekiwana inwestycja przez dziesiątki lat, można powiedzieć, bo to jest inwestycja z długą brodą. 6 km drogi ekspresowej, które w ramach tej dokumentacji będziemy przebudowywać. Przebudowa będzie gruntowna, będzie dotyczyła wszystkich elementów drogi i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, i odwodnienia, korekty łuków, korekty łącznik na węzłach. Zatem będzie to dosyć znacząca poprawa zarówno płynności, jak i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Inwestycja obejmuje rozbudowę drogi ekspresowej S1 na odcinku Sosnowiec-Mysłowice wraz z budową węzła na połączeniu z istniejącym układem drogowym Sosnowca. W zasadzie najważniejszym i najbardziej kluczowym jest połączenie ulicy 11 listopada z istniejącym układem drogi S1. To będzie wybudowanie zupełnie nowego węzła, który bezkolizyjnie i bezpiecznie będzie łączył centrum miasta z drogą, która przecina miasto na dwie części, a dzisiaj obsługiwana jest przez jeden węzeł, porąbka, zakorkowany, problematyczny i niebezpieczny. Bardzo ważnym też elementem będzie węzeł Klimontów, czyli ta część, którą będzie projektował Sosnowiec, no bo ona w sposób znaczący odciąży dwa sąsiadujące węzły. Mówię o węźle z ulicą Lenartowicza i o węźle z ulicą Orląt Lwowskich. W tym momencie będziemy mieli węzeł, można powiedzieć, w samym środku miasta z bardzo dobrym połączeniem z osią północ-południe. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, inwestycja zakończy się w 2025 roku. Ta inwestycja już robi wrażenie. Jestem przekonany, że to będzie wizytówka naszego miasta. Sosnowieckie Centrum Edukacji Ekologicznej Egzotarium pnie się w górę. Wykonaliśmy już konstrukcję, także konstrukcje żelbetowe, stalowe już mamy zakończone i teraz jesteśmy na etapie szklenia dachu, który też już prawie jest przy finale, można powiedzieć, że 99%. Rozpoczęły się już także prace związane z elewacją budynku szklarni oraz roboty wewnętrzne. Zamocowaliśmy witryny akrylowe w zbiornikach i wykonujemy w środku w tych zbiornikach już wystrój docelowy z form skalnych, które będą imitowały takie warunki, jakie mają mieć zwierzęta w rzeczywistości. Też już trwają pierwsze prace nad aranżacją akwariów. To jest bardzo istotne. Takie sztuczne elementy są tam montowane. Oczywiście prace związane z wodociągowymi i kanalizacyjnymi instalacjami też trwają. No i wentylacja. To jest bardzo istotne, bowiem w Sosnowieckim Egzotarium będziemy mieli kilka stref klimatycznych. Konkretnie 3. Pustynna, egzotyczna i tropikalna. A sam obiekt będzie unikatowy na skalę Polski Południowej. To na pewno będzie takie miejsce, które będą odwiedzali mieszkańcy całego południa Polski. Wyremontowaliśmy już park, który jest wokół egzotarium, a teraz zajmujemy się samym egzotarium. Park, który otacza egzotarium, także jest tak zaprojektowany, aby tworzył takie różne ścieżki edukacyjne. Park już jest gotowy od kilku miesięcy. Egzotarium w tym kształcie docelowym będzie gotowe, mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku. Egzotyczne rośliny i zwierzęta będzie można oglądać na 3 poziomach. Koszt inwestycji wynosi 64 miliony złotych. Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu wyremontował już 2 z 3 lokali, które zostaną przeznaczone dla podopiecznych ośrodków opiekuńczo-wychowawczych w mieście. To była pełna, kompleksowa adaptacja, roboty budowlane, wykończeniowe, zakup wyposażenia. Jeden z lokali ma powierzchnię ponad 160, drugi ponad 240 metrów kwadratowych. Znajdują się tutaj 1, 2 i 3 osobowe pokoje, salony z aneksami kuchennymi, toalety, pomieszczenia gospodarcze czy gabinety dla specjalistów pedagogicznych. Mieszkania jeszcze stoją puste. Wkrótce wprowadzą się tutaj pierwsi mieszkańcy. Przenosimy dzieci z domu dziecka do 3 mieszkań z jednej placówki, która była dużą placówką, nie spełniała takich warunków mieszkaniowych, domowych, żeby było bardziej przytulnie. To są mieszkania w Śródmieściu, w centrum. Będzie bliżej do kina, bliżej do teatru, bliżej do edukacji i myślę, że też takie warunki domowe, te prawdziwe, będą bardziej realne. Chcemy, żeby dzieci miały w tych nowych
mieszkaniach, w nowych domach te warunki najbardziej zbliżone do tych takich warunków domowych, tak? Gdzie się mogą usamodzielnić, gdzie mogą zaprosić swoich kolegów, koleżanki, gdzie mogą sobie przygotować posiłek. Mieszkania zostały wyremontowane dzięki otrzymanym środkom zewnętrznym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Trzecie z mieszkań czeka jeszcze na remont. Będzie on sfinansowany ze środków miasta. W sosnowieckich placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa łącznie blisko 120 podopiecznych w wieku od 3 do nawet 19 lat. We wszystkich trzech mieszkaniach zamieszka łącznie ponad 30 wychowanków wraz z opiekunami. Warsztaty plastyczne, teatralne, ślizgi czy zajęcia muzyczne. Trwają ferie zimowe. W Sosnowcu dla dzieci i młodzieży przygotowano wiele atrakcji. Dzisiaj mamy bal karnawałowy. To są między innymi animacje, czyli takie zajęcia ruchowe. Mamy zajęcia plastyczne, zajęcia sportowe. I są również zajęcia plastyczne, na których dzieci między innymi będą mogły wykonać ekologiczną torbę. Na przykład torbę pełną pomysłów. Tych nie brakuje w murach Miejskiej Biblioteki Publicznej. Tutaj zadomowił się Teatr Zagłębia, który wraz z biblioteką na czas ferii przygotował zimowe warsztaty teatralno-literackie. Warsztaty wyjątkowo twórcze. Robimy scenki, etiutki teatralne, wymyślamy historie, korzystamy z kilku narzędzi, gier edukacyjnych. No i cóż, tak nam miło czas. Nasza współpraca jest bardzo owocna i to właśnie dzięki niej dzieciaki mają zapewniony fantastyczny czas. Dużo imprez różnego rodzaju, czytelnicze puzzle, łamigłówki czytelnicze, warsztaty plastyczne. Dzieci są bardzo zadowolone i zaangażowane. Ferie wystartowały też w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Tutaj postawiono na sport. Na te ferie zimowe w ramach też akcji Zima mamy szereg atrakcji związanych z funkcjonowaniem czy ślizgawek, czy też naszych obiektów typu pływalnie kryte. Z atrakcji można korzystać do piątku, w poniedziałek czas wracać do szkoły. Przedszkole miejskie numer 30 pod nowym adresem. Siedziba przedszkola mieści się teraz w budynku przy ulicy Legionów 9. Został budynek zaadoptowany dla dzieci na przedszkole miejskie. Jest kolorowo, nowocześnie i przestronnie. Tak wyglądają wnętrza, z których na co dzień korzysta 150 dzieci. Jest duże, nowoczesne, przestronne. Przede wszystkim mamy 6 nowoczesnych, przestronnych, kolorowych sal, które są dostosowane do potrzeb najmłodszych dzieci. Mamy nowoczesną kuchnię. Mamy również salę rehabilitacyjną. Mamy aulę oraz gabinet logopedyczny. Dawniej w budynku przy Legionów 9 mieściła się szkoła górnicza i szpital.